Cześć, witajcie, witam was serdecznie, jestem Dominik Fatality, witam was w WWE 2K16. My career mode, my career, rozpoczynamy moją karierę w grze WWE. Tak, oczywiście to jest wersja PC, mam pada podłączonego, więc będę sobie grał na padzie, a nie na klawiaturce. No i mamy NXT Arrival, pierwszym naszym przeciwnikiem jest oczywiście Enzo Amore. Tak, to jest ranking. Na razie znajdujemy się, to jest początek, znajdujemy się na samym końcu, ale będziemy pnęli się w górę, aż do Fina Balora. Potem będziemy się tutaj bawić i uderać w któryś z tych pasów. Na początek myślę, że uderzę w któryś z tych pasów. Chyba w United States uderzę. Może jakiś tag team się może uda? To zobaczymy. Na razie skupiamy się na NXT Championship. Tak. Dobra. Normal match. Fatality kontra Finn Balor. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, to są początki. Także bez spięcia. All right. So today you'll be training with Enzo Amore. He's going to help you learn a few things. Get in there and we'll get started. Okay, rozpoczynamy nasz trening. Okay, clutch. Dobra. Okay. Pierwszy trening. Rzuciliśmy nim. Nice. Okay, let's start by getting into a grapple position. Then we'll go from there. Working holds. Nieźle. I jeszcze raz, panie Enzo Amore. Gdy wiecie, pierwsze odcinki nie, oczywiście nie będą jakieś takie no wybitnie, wiecie, to będziemy się skupiać. No na razie musimy przejść ten trening, no musimy go przejść. Chcę po prostu przejść to dla was całkowicie, a nie wiecie, takie... Ultra Submission. Udało się? Chyba się nie udało, co? Nie udało się. To jest ciężko, kurde. A, to on stamina zabiera. O, widzisz. Kurde, nie wyszło, no. Ja teraz patrzę, co ja mam za buty. Jakieś śmieszne buty mam. Jest, poddał. Okej. Okay. Ale ciężko. Są jakieś japonki? Co to kurwa za buty są? Kick out. Dobra. Pierwszy trening przeszliśmy, dawaj następne. Nie będę tutaj się rozczulał nad tobą, kolego. Tylko dawajcie mi tu kolejne, yeah, 500. Go back home. Yes, normalny, w końcu normalna walka. Atrybuty, mamy 500 punktów. Także będziemy tutaj uderzać. Stamina. Poczekajcie. No,
tutaj trzeba. Dobra, urósł nam overall o 1. Jesteśmy healem. Nie wiem, czy to mi tak randomowo dobrało, czy po prostu. Chyba randomowo. Dobra, teraz walczę z Tylerem. Tyler. Ale to już normalna walka. Tutaj o gwiazdeczki. Trzeba się patrzeć na niego. Aj. Nie udało się skontrować. Okej. Dobra. Spokojnie. A spokojnie z naszym Tylerem. Breezem. Dobra, nie mamy już staminy. Boom. Już nie mamy już tych kontr. Także musimy uważać. No wstawaj. Albo ja ci pomogę, kolego, kurde. Oryginalny strój ma ten Tyler. Tyler Breeze. Dobra, skopmy go tutaj, dobrze, jedziesz go. Dobra, mamy jeden pasek tego kontry, więc. Dobrze, Codebreaker. Niezły Codebreaker, teraz coś innego kombinujemy. Pewnie coś na nogę. Tak, ataki na nogę. Też się przydadzą, jeszcze tam butem. Okej, trochę. Odpoczniemy, żebyśmy się nie za bardzo nie zmęczyli. Kurczę, powtarzam ruchy. Jak się powtarza ruchy, to pasek nie rośnie. Także musimy wykorzystywać cały nasz moveset. Powerbomb. Boom. I jeszcze kolanem w twarz. Nice. 60 już mamy. Zaraz będzie nasz signature. Kurde, znowu ten sam ruch. Wybaczcie za ten spam. Dobra. O, akcja z narożnika. Ładnie kolanem po plerach. O, skontrował. Button na twarz. Ciągniemy go jak martwą lalkę. Boom. Rękę. Uje. Te ruchy, te kocie ruchy. Ale kurczę, to głucho bez tej widowni. O, German. Suplex. Juhu, No, wszystko jest to samo, dobra. Bo to tak, to są początki, muszę odblokować. Nice. Yeah. Aj, nie skontrowałem. Au. Hurikararana. Ze strony Tylera. I Tyler, kolejny atak. Tym razem na głowę. Czas jakąś kontrę wyprowadzić. Jest kontra. I jest signature. Boom. No i czas na Knee of Strong Style. Będą trzy gwiazdki. Czy mi wystarczą? Ja tu nie muszę jakieś. Nie wiadomo jakie. Tylko żebym miał. Pomarańczowy łeb, yeah. Ostry finisher. Czy Tyler padnie? Raz. Dwa. A nie, Tyler się nie dał. Skubaniutki Tyler. Kolejny przewrót. Dawaj go. Teraz na szyję. Kolejne kolano w twarz. O, dobra, czerwona. Czerwona główka, czyli możemy atakować. Nie oddalaj mi się. Leszczu, czemu żeś mi się oddalił, tak? Teraz spróbujemy. Wow. Ale kontra ze strony Taylora. Au, nie zdążyłem skontrolować.
kolankiem. O, chciałem spinning heel kick wykonać. Nie wyszło. O, kolano wprost w brzuch. Jest kontra. Yes. Yeah. Kręcimy dupą. Dawaj, łysy Albert. To jest Albert. Tak zwany Lord Tensai. To chyba było już, nie? Tak, było. Dobra. Teraz musimy dużo punktów. Dużo punktów dostaje się za akcję z narożnika, ale on mnie cały czas oddala. Dostałem, ale... Dobra, teraz czas na drugi. Signature. Tylko, że mam mój drugi signature. Zapoznajcie się z moją postacią. Nice! To nie jest mój signature, spokojnie. Dobra, teraz czekam, aż się podniesie. Wstawaj, panie Tyler. Wstawaj, wstawaj, wstawaj. Nie mam nic, żadnego picia pod ręką, nie? Uwaga. Szykujemy się do ataku. O, dobra, nie wyszło. Miało to pójść na klatkę piersiową. Źle to wyliczyłem. No ale kończymy tą walkę. Kochani, kończymy tą walkę. Będą cztery gwiazdki. Będą. Jest. Knee of strong style. Pinujemy. I niestety Tyler wypadasz z gry. O tak. O tak, o tak. Wygrana, no to oczywiście mamy nasze ratingi, jesteśmy healem. Prideful na razie, ale tu będziemy się jakoś tak rozbijać po tych naszych punktach. Kurczę, ja żadnego stopera nie ustawiłem, żadnego zegarka, nic. Żebym wiedział, że te odcinki, żeby nie były takie długie. Ale powiedzcie mi ogólnie, po ile chcecie takie odcinki? Czy chcecie, nie wiem, żebym wykonał dwie walki? Czy chcecie, żebym zrobił jedną walkę? No... Czekam na wasze propozycje. Na razie wykonaliśmy dwie walki i myślę, że to będzie na tyle. 2-on-2 tag team match, czyli 2-na-2 tag teamowy match. To może być już na następnym odcinku, jeżeli tylko chcecie, więc ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. WWE, dwie walki na razie w tym odcinku, ale czekam na wasze propozycje, jeżeli chcecie, żeby dalej były dwie walki, bo to oczywiście były szybkie walki. Szybkie walki z tego względu, że to był tutorial, to nie było jakieś wymagające. A na tych walkach już będę się bardziej starał, żebyście mogli napawać się tą, żeby po prostu napawać się tą moją walką i żeby było całkiem przyjemnie. Także dziękuję, trzymajcie się.